Jutro najwięcej słońca na zachodzie, poza tym możliwe opady i burze. Witam Państwa, Marzena Słupkowska. W nocy będzie padać przelotny deszcz oraz w wielu miejscach wystąpią burze. Lokalnie z intensywnym deszczem, a nawet z gradem. Miejscami spadnie 20 litrów wody na metr kwadratowy. Nad ranem możliwe mgły. Temperatura minimalna od 12 do 17 stopni na wschodzie i w centrum. Wiatr w czasie burz silny. Przed południem na północnym zachodzie oraz na krańcach wschodnich sporo słońca. Nad resztą kraju w wielu miejscach będzie padać. Możliwe są też burze z mocniejszym deszczem, porywistym wiatrem i od 17 do 23 stopni. W drugiej części dnia od Pomorza po Dolny Śląsk słonecznie. W innych rejonach w wielu miejscach będzie padać, a na wschodzie będą przechodziły burze z silnym wiatrem, intensywnym deszczem do 25 litrów wody na metr kwadratowy, a nawet i więcej, również z gradem. Temperatura maksymalna od 21 do 25 stopni, chłodniej nad morzem, tam zaledwie 18-19, a cieplej na krańcach wschodnich, tu do 28. Wiatr wysoko w górach oraz podczas burz silny. W sobotę częściej zobaczymy słońce, a deszcz popada gdzieniegdzie na północnym zachodzie oraz na południowym wschodzie, gdzie możliwe jeszcze lokalne burze, ale już nie tak gwałtowne. Najcieplej na zachodzie do 26 stopni, a przy zachodniej granicy 27. Na wschodzie 22-24. W niedzielę sporo słońca, a deszcz gdzieniegdzie na północy oraz od Polesia Lubelskiego po Górny Śląsk i Małopolskę i do 27 stopni na zachodzie. Udanego popołudnia, do zobaczenia.